Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Alergia na krowie mleko to coraz częstszy problem. Może więc uda się znaleźć coś, co je zastąpi? Jeśli weźmiemy dwie szklanki, wlejemy do nich mleko, w jednej będzie mleko krowie, a w drugiej jakie może być? Mleko klaczy właśnie? Tak, może być to mleko klaczy. Mleko krowie różni się pod względem wyglądu od mleka klaczy. Mleko klaczy ma odcień bardziej biały, mleko krowie bardziej żółto, jest bardziej żółto-kremowe. Na rynku polskim aktualnie występuje, najbardziej popularne jest mleko krowie, gdzie niegdzie na półkach sklepowych możemy również znaleźć mleko kozie, jednakże mleko klaczy nie jest popularne w Polsce. Najbardziej popularne jest w krajach Środkowej Azji. Na rynku światowym najbardziej znanym produktem na bazie mleka klaczy jest kumys, zwany winem mlecznym. Sporo powiedzieliśmy o wyglądzie, a jak smakuje mleko klaczy? Mleko klaczy zdecydowanie różni się pod względem smaku od mleka krowiego. Mleko klaczy zawiera dużo mniej tłuszczu niż mleko krowie. Mleko klaczy zawiera około 1% tłuszczu, natomiast mleko krowie około 3,5-4%, a to właśnie tłuszcz w dużym stopniu decyduje o smaku mleka. Co jest bardzo istotne, mleko klaczy zawiera około 7% laktozy, dlatego też w odczuciu sensorycznym przeważa smak słodki. I co równie jest ważne, pod względem zawartości laktozy, mleko klaczy jest zbliżone do mleka matki. Skąd pomysł, żeby tą przestrzenią, tym produktem zająć się w Pani badaniach? Mleko klaczy jest bardzo interesującym obiektem badań, ponieważ kompozycja białek zawarta w mleku klaczy jest zbliżona do kompozycji białek zawartej w mleku kobiecym i jest bardziej zbliżona do kompozycji mleka kobiecego niż do kompozycji białek w mleku krowim. Daje to duże możliwości zastosowania tego mleka w karmieniu niemowląt, a także w przyszłej immunoterapii osób, które są uczulone na białka mleka krowiego. Mleko krowie może uczulać i uczula bardzo wiele osób. Z czego to się bierze? To jest wynik złego prowadzenia tych krów, faszerowania antybiotykami, złej karmy? Mleko krowie nie uczula zdrowych osób. Mogą na nie reagować niekorzystnie tylko osoby z dysfunkcją układu immunologicznego. Mleko krowie może uczulać, ponieważ zawiera białka, które mogą być rozpoznawane przez układ immunologiczny jako alergeny. Najczęstszymi są, najbardziej popularnymi są beta-laktoglobulina i kazeiny. Alergia jest chorobą zarówno o podłożu genetycznym, jak i środowiskowym, dlatego też zawartość antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego może niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. Jak z tym zjawiskiem walczyć w takim razie? To mleko klaczy byłoby rodzajem właśnie zamiennika, czymś, co można by z powodzeniem podawać i nawet te osoby uczulone lepiej tolerowałyby tą substancję, aniżeli mleko krowie? W naszych badaniach właśnie staramy się znaleźć takie surowce, które byłyby zbliżone pod względem odżywczym do mleka krowiego, a także które stanowiłyby jego zamiennik. I właśnie takim surowcem jest mleko klaczy. W naszych badaniach staramy się na początku scharakteryzować dany surowiec, zbadać jego wpływ na układ immunologiczny, czyli jak będziemy reagować na podane dla nas nowe białka, a także staramy się tak zmodyfikować te białka za pomocą różnych metod enzymatycznych, aby te białka nie były rozpoznawane przez układ immunologiczny jako alergeny. Co stawia Pani sobie za cel? Za lat kilkanaście mleko krowie i obok na półce mleko klaczy? Dalekosiężnym celem i uwieńczeniem dotychczasowych badań byłaby kontynuacja w modelu
w warunkach klinicznych. Więc myślę, że badania na mleku klaczy w dużym stopniu przyczyniłyby się do utworzenia nowego segmentu ukierunkowanej żywności, która poprawiłaby jakość życia ściśle określonych grup konsumentów, czyli akurat w tym przypadku osób z alergiami pokarmowymi. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv